Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Koszykarze Śląska rozegrają za nieco ponad godzinę kolejny mecz w Ekstraklasie, będący już pewnie awansu do play-off. Wrocławianie podejmą w orbicie kotwicę Kołobrzeg. Rywal także walczy o ósemkę. Dla Śląska to następne z trudnych meczów wśród drużyn rywalizujących o miejsce od 7 do 14. Po przegranej u siebie z AZS-em Koszalin, wrocławianie podejmą tym razem innego kandydata do awansu do play-off. Jedna drużyna z tych trzech, co walczy o wejście do play-off. My już sobie zagwarantowaliśmy to granie w play-off wcześniejszym meczem w Poznaniu. Jednak nasza myśl jest taka, żebyśmy po prostu na mecz skupiali się tak jak na każdy inny, żeby nasz system gry podnieść cały czas do góry, żeby jak najlepiej i w najlepszej formie być w play-offach, ponieważ chcemy tam dojść, żeby po prostu powalczyć, a nie żeby tylko wejść. Trener Miodrak Rajkowicz wczorajsze zajęcia poświęcił m.in. na opracowanie taktyki i poznanie najmocniejszych stron dzisiejszego rywala. Ciężki przeciwnik, no cóż mogę powiedzieć jeszcze o nim, że najważniejszy to jest właśnie rozgrywający, także Daryl Harris, więc musimy się na nich skupić i to będzie kluczem, żeby wyłączyć ich z gry i taki mamy plan. Zarząd Kotwicy do wyjazdu do Wrocławia nie podszedł zbyt profesjonalnie. Drużyna z Kołobrzegu na dzisiejsze starcie ze Śląskiem wyjdzie tak naprawdę prosto z autobusu. Nie jest to nasz problem, jest to, można powiedzieć, zmęczenie Kołobrzegu, jest to jakby, można powiedzieć, kolejny plus dla nas, ale to czasami jest tak, że wyjdzie się z autobusu, ma się po prostu dzień konia i wszystko wpada, więc tutaj nie ma recepty ani żadnego innego takiego elementu, że mogliby nas czymś zaskoczyć, ale może to być także i pomagające dla tej drużyny. Play-offy zbliżają się wielkimi krokami. Śląsk ma już pewne miejsce w ósemce. Do decydującej walki, która będzie odbywać się systemem pucharowym, przystąpi z siódmej lub ósmej pozycji. Koszykarze już są trochę myślami przy play-off. Każdy tam sam w domu, jak ogląda tabelę, to sobie analizuje, z kim tu gra, czy z Treflem, czy za Seko. Teraz taki układ tabeli w wyższej, więc na pewno ktoś tam myśli, ale na razie tylko skupiamy się na tym, żeby po prostu rozegrać kolejny mecz, kolejny dobry mecz, żeby właśnie ta nasza gra coraz lepsza była, na wyższym poziomie, żeby można było naprawdę stawić czoła tym czołowym zespołom, więc to na razie jest naszym takim planem, a play-offy to swoją drogą. Początek spotkania Śląska z Kotwicą dziś o 19 w hali Orbita. Karatecy Jacka Lamota odnoszą kolejne sukcesy. Ostatnio bardzo udanie zaprezentowała się młodzież. Wcześniej wrocławianie świętowali dobre występy seniorów. Dwie zawodniczki zakwalifikowały się do wagowych Mistrzostw Europy. Rosną nam młodzi fajterzy. Weekend należał do następców czołowych wrocławskich karateków Kyokushin. W Kobierzycach nasza sportowa przyszłość pokazała klasę. W nowo wybudowanej hali właśnie zorganizowaliśmy zawody, międzynarodowy turniej dzieci, kadetów i młodzików, gdzie osiągnęliśmy duże sukcesy. Nasz zawodnik Adaś Fabian został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Przyjechała bardzo mocna grupa Ukraińców, 20-osobowa. Także turniej był naprawdę na wysokim poziomie sportowym, a także był bardzo dobrze zorganizowany. Bohater mistrzostw o swoim sukcesie mówi skromnie. Miałem 4 walki. Było ciężko, ale dałem radę. W Kobierzycach Fabian wystartował niejako z marszu. Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie, ale miałem 3 razy w tygodniu treningi plus w Kobierzycach jeszcze w każdą sobotę MMA, co mnie dobrze kondycyjnie przygotowało i więc dałem radę. Sukcesy w ostatnim czasie odniosły także seniorki klubu Jacka Lamota. Sansei będzie mieć swoje 2 reprezentantki w Mistrzostwach Kontynentu. Były eliminacje do Mistrzostw Europy wagowych w Nowej Rudzie. Tam 2 moje zawodniczki, Agata Kaliciak i Iwona Płowacz, zdobyły nominacje do Mistrzostw Europy. Po prostu Agata była pierwsza w swojej wadze, a Iwona druga. I to dało im możliwość startu w Antwerpii na Mistrzostwach Europy wagowych, które będą 2 i 3 czerwca. Do tego czasu zawodnicy klubu Kyokushin Karate Wrocław będą ciężko trenować. Czeka ich jednak także
Prestiżowy start w wagowych Mistrzostwach Polski w Sosnowcu. Zawody odbędą się 28 kwietnia. Tam będzie dla dziewczyn taki sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, bezpośredni start, a dla innych możliwość zdobycia medalu i doświadczenia w tak ważnych zawodach dla nas. O przygotowaniach do kolejnych startów naszych karateków będziemy mówić w wiadomościach sportowych Sport Game. Bardzo udany start w Mistrzostwach Polski Juniorów zanotował Przemysław Koterba. Ciężarowiec Śląska Wrocław zdobył złoty medal. Do tego został wybrany na najlepszego zawodnika turnieju w Puławach. Koterba zwyciężył w swojej kategorii do 85 kg. Tytuł mistrzowski zdobył w doskonałym stylu, deklasując swoich przeciwników. Forma sztangisty Śląska Wrocław była tak widoczna, że oprócz złotego medalu otrzymał prestiżowe wyróżnienie. Uznano go najlepszym zawodnikiem całych mistrzostw. Wkrótce Przemysław Koterba będzie mógł porównać swoją dyspozycję i swoje możliwości z najlepszymi ciężarowcami globu. Reprezentant Wrocławia otrzymał nominację do startu w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w maju w dalekiej Gwatemali. Śląsk ma także powody do radości. Dzięki Ewie Bińkowskiej wrocławianka stanęła na najniższym stopniu podium turnieju w Puławach w kategorii do 63 kg. Warto wspomnieć także o starcie innych zawodników z regionu. Złoto zdobyli Agata Grzegorek z Tytana Oława i Rafał Makson z klubu Sobornik Śląskich. Srebro do tego dorobku dołożyła natomiast Katarzyna Szostak z Górnika Wałbrzych. Łącznie dolnoślązacy zdobyli w Puławach 5 medali. Start należy więc uznać za bardzo udany. Za nami 4 tygodnie zmagań w trzeciej edycji turnieju Volley Spartan Cup. Zespoły spotykają się cyklicznie w każdy weekend. Ostatnio na parkiecie hali Przykrajewskiego rozegrano jedno spotkanie. MKS Strzelin pokonał Drewno Skład 2-1. Mecz toczył się bardzo dziwnym tempem. Oba zespoły miały spore problemy z utrzymaniem pełnej koncentracji, stąd momentami zdecydowanie dominował zespół ze Strzelina. Chwilę później dużo lepsi byli siatkarze Drewno Składu. Lepiej w pojedynek weszli zawodnicy MKS-u. Strzelin objęcie prowadzenia zawdzięcza skutecznym atakom Mateusza Synówki i Grzegorza Świrskiego. To dzięki ich postawie zespół ten uzyskał przewagę. Drewno Skład jednak nie zamierzał oddać inauguracyjnego seta. Świetna postawa w bloku i skuteczna zagrywka Błażeja Kwaśniaka pozwoliły najpierw doprowadzić do wyrównania, a później objąć prowadzenie. MKS nie potrafił sobie poradzić z presją rywala, stąd również tracił punkty po własnych błędach. Pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem Drewno Składu 25-21. Zespół ten poszedł za ciosem na początku kolejnej odsłony, także dominował. Miało to miejsce w dużej mierze dzięki Wojciechowi Radoszowi, który siał spustoszenie w przyjęciu rywala. Do połowy seta wszystko przebiegało po myśli siatkarzy Drewno Składu. Nieoczekiwanie jednak MKS się obudził. Znów dali o sobie znać Synówka i Świrski. Szybko strzelinianie odrobili stratę, a w końcówce uzyskali wyraźne prowadzenie, zwyciężając ostatecznie partię 25-18. O wszystkim więc decydował trzeci set. Od jego początku warunki dyktowali zawodnicy MKS-u. Była i świetna zagrywka, i dobry blok, i skuteczne ataki. Drużyna Drewno Składu nie podjęła walki, stąd po jednostronnej grze zespół ze Strzelina wygrał aż 25-12 i cały mecz 2-1. MVP spotkania wybrano zawodnika zwycięskiej ekipy Mateusza Synówkę. Poranne wiadomości Sport Game jutro o 7.15 i 8.15. Wszystkie nasze programy mogą Państwo oglądać także na profilu Sport Game na Facebooku. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.